Pielgrzymi wybierający się na Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie zameldowali się w diecezji świdnickiej, skąd we wtorek 26 lipca wyruszą w dalszą drogę. W sumie w powiecie świdnickim, kłodzkim i ząbkowickim gościnę znalazło ponad 700 osób z każdego zakątka świata. Świdnica przyjęła pod swój dach gości m.in. z Czech, Niemiec, USA czy Pakistanu. Świdnica miała ten zaszczyt, że była miejscem, gdzie podsumowano diecezjalny udział w Światowych Dniach Młodzieży. Około 650 młodych ludzi z różnych krajów, z różnych kontynentów i tych bliskich, bo są Czesi, Niemcy, i tych dalekich, bo poznałam gości z Argentyny, tutaj właśnie modliło się przed chwilą i przygotowywało do najważniejszej podróży, do podróży do Krakowa. Mam nadzieję, że to będzie podróż ich życia, że zachowają i o Świdnicy, i o naszej diecezji, ale i o Krakowie jak najlepsze wspomnienia. Mam też nadzieję, że spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem da im odpowiedź na wiele pytań, da im siłę, da im takie pozytywne nastawienie do świata, które będą nieść ze sobą później przez całe życie. Goście uczestniczą we wspólnych modlitwach, poznają kulturę i obyczaje polskie, zwiedzają najciekawsze miejsca w regionie, ale także opowiadają ciekawostki o miejscach, z których pochodzą. Dziś odbył się finał pobytu pielgrzymów w naszym mieście. Biskup Ignacy Dec odprawił uroczystą mszę świętą, a tuż po uroczystości przed kościołem zorganizowano festyn. Światowe Dni Młodzieży to przede wszystkim nie tylko okazja do duchowego spotkania ludzi z różnych kultur, z różnych zakątków świata, ale przede wszystkim okazja do integracji, do dobrej zabawy, do zapoznawania nowych ludzi. Osobiście poznałem wielu fantastycznych nastolatków i nie tylko z Hiszpanii, Argentyny, Bahrajnu, ze Stanów Zjednoczonych. I myślę, że właśnie ten czas, który spędziliśmy razem i spędzimy w Krakowie, często może zaowocować wieloletnimi, fantastycznymi znajomościami. Światowe Dni Młodzieży to na pewno wielkie przeżycie duchowe i spotkanie z Ojcem Świętym, ale również spotkanie z wieloma ludźmi z różnych nawet kontynentów, z różnych kultur i poznanie tych języków, zachowań. Na pewno już mam wiele znajomości spoza granic Polski, ale na pewno poznam jeszcze wiele i to dla mnie jest takie bardzo głębokie duchowe przeżycie. W organizację tak wielkiego przedsięwzięcia włączyło się miasto Świdnica, dofinansowując dni w diecezji kwotą około 20 tysięcy złotych, pokrywając m.in. koszty transportu wolontariuszy do Krakowa oraz zapewniając technikę i obsługę podczas festynu. Mamy nadzieję, że nasi goście opuszczą Świdnicę z bagażem dobrych wspomnień i doświadczeń.